Marcin mówi. Marcin Wolniak i Marcin mówi na antenie Radia PRL. Dzisiaj rozmawiamy o nowościach filmowych zarówno w kinie, jak i w streamingu, ale obiecywałem wam także gwiazdy kina w tym programie i obietnicy dotrzymuję i powiem tyle. To jedna z najpopularniejszych aktorek w historii polskiego kina. Grała u Wajdy i Kieślowskiego, to Liza z lata 20, lata 30, Magda z krótkiego filmu o miłości i Telimena z Pana Tadeusza. Panie i panowie, Grażyna Szapołowska, witam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie, miło, że pan dzwoni. Pani Grażyno, oglądając pani bogatą filmografię, zacząłem się zastanawiać, który film w pani karierze ma dla pani największe znaczenie, do którego z nich wraca pani z największym sentymentem. Wszystkie, ale bardzo sentymentalnie zawsze wracam do filmów, które nakręciłam w Italii. Do Piazza di Spagna, do Abyssinii, do La Condanny Marca Bellocchia, ponieważ spędziłam tam piękny, piękny czas. A propos Italii, no to właśnie w tym momencie we Włoszech jest kręcona druga część filmu 365 dni. Pani zagrała w tym filmie, to jest najpopularniejszy film Netflixa tamtego roku na świecie, jednocześnie nagrodzony Złotymi Malinami. Taka epizodyczna rola i pojawiły się zarzuty przeciw twórcom tego filmu, że mieć Grażynę Szapołowską i nie wykorzystać tego wystarczająco, to duży błąd. Jak pani ocenia ten film, swój udział w nim i czy pojawi się pani w kolejnych częściach? Nie pojawię się w kolejnej części i następnej, ponieważ tak jak pan mówi, nie jestem wykorzystana na tyle, na ile mogłabym. No a udział, wie pan, było spotkanie jednodniowe właściwie i to wszystko. Nie będę mówić o wartości tego filmu, bo to nie ma znaczenia. Czasami aktorzy wpadają w pewne pułapki, ale bez potknięć, czymże byłoby nasze życie, prawda? Okres pandemii to czas wyjątkowo trudny dla aktorów. Wiele produkcji zostało wstrzymanych i też teatry przez miesiące świeciły pustkami. Czy pani ten czas wykorzystała na odpoczynek, czy po prostu powstawały kolejne nowe projekty? Piszę scenariusz i porządkuję swoje sprawy. I powiem pan, że ja poczułam się bardzo dobrze, że jest taka chwila przerwy w całym świecie. I okazało się, że ja tak naprawdę nie mam czasu na nic. Bo jest tyle zaległych spraw, tyle obowiązków, tyle obserwacji świata na nowo, tyle przemyśleń, że ten oddech dla całej kuli ziemskiej, myślę, był potrzebny, pomimo tak ciężkich i trudnych sytuacji dla niektórych osób, gdzie tracili swoich najbliższych. Jest pani laureatką nagród na festiwalu filmowym w Gdyni, ale wielu nagród i dostała pani również Złotego Orła właśnie za występ w Panu Tadeuszu, ale także Złoty Wąż za występ poniżej talentu w Botoksie Patryka Wegi. Chciałem spytać, czy są takie role, których pani żałuje i takie filmy, w których drugi raz by pani po prostu nie wzięła udziału? Nie ma takich filmów. Niczego nie żałuję naprawdę. Nie ma takich momentów, których bym żałowała, za wyjątkiem może kiedy pokłóciłam się z Jankiem Englertem i zostałam usunięta z teatru. To było niepotrzebne w mojej karierze. Została pani usunięta z teatru, zwolniona dyscyplinarnie, ale czy od tego czasu ma pani jakikolwiek kontakt z Janem Englertem? Czy te relacje zostały naprawione? Nie, udaje, że mnie nie zna cały czas. Mijam je bokiem. Myślę, że zaskoczeniem dla części naszych słuchaczy będzie fakt, że Grażyna Szapołowska jest także reżyserem. Ja mówię tutaj o Operze Wrocławskiej i mówię o Halce Stanisława Moniuszko, która była przyjęta entuzjastycznie. Czy to jest zapowiedź jakiejś nowej drogi? Czy chciałaby pani na przykład wyreżyserować także film? Reżyserować nie, ale piszę. Natomiast Halka, która została entuzjastycznie przyjęta i cały czas jest w repertuarze i cały czas są brawa na stojąco, to oprócz tego zrobiłam ogromne widowisko i potem przeniesiono to również na deski Opery Wrocławskiej. To jest La Traviata, która została równie entuzjastycznie przyjęta. Także dotknęłam świata opery z drugiej strony, będąc reżyserem, co nie znaczy, że jestem w stanie skonstruować reżysersko film. Być może spróbuję. Ja jestem bardzo czuła na pewną umiejętność przekazu widzowi wrażliwości, tak żeby wprowadzić go w stan pewnej wrażliwości. Ale film to jest jeszcze inna droga, to jest też droga montażu, potem oprócz tego, że trzeba umieć opowiadać historię, to potem trzeba umieć to zmontować, bo okazuje się zawsze, że z materiałów, które mamy podczas kręcenia filmu, jeżeli oddać mi te materiały trzem montażystom czy montażystkom, to okazałoby się, że powstałyby trzy zupełnie inne historie. I to jest niesamowite w filmie.
No właśnie, no są tacy reżyserzy jak Martin Scorsese, którzy są wierni jednej montażystce i być może właśnie z tą montażystką kręcą dlatego takie wybitne filmy. A ja właśnie chciałem spytać o te filmowe inspiracje, ale trochę na zasadzie filmy mojego życia Grażyny Szapołowskiej. Takie, w których pani nie zagrała, ale do których kocha pani wracać i uważa za takie filmowe perełki. Oj, to jest Iguana z Avon Gardner, to są filmy z Jessica Lang, to są filmy, w których występują te aktorki, bo uważam, że to niesamowite postaci, które przenoszą na ekran duszę swoją wrażliwość, swoją radość, swój smutek. Ale no cóż, ja mogę gdybać, gdybym zagrała czy nie zagrała. Na pewno chciałabym zagrać w Sophie's Choice z Meryl Streep, bo ona fantastycznie zagrała Polkę, ale ten dylemat postawienia jej przed wyborem, które dziecko oddać na śmierć, no to jest właśnie, są takie sceny dla aktorów, które powiedziałabym sięgają no nieba, szczytów. I tutaj pokazać tą wrażliwość, no to są Oscarowe oczywiście momenty. Chciałem też pytać o to, ponieważ Świadkina to jest świat także show biznesu, ścianek, bankietów, gal, ceremonii i pani zawsze no błyszczy na tych galach kolejnymi kreacjami i urodą. I z którym projektantem najchętniej pani lubi pracować? Ze wszystkimi. Bardzo lubię z Maciejem Zieniem, bardzo lubię z Tomkiem Ossolińskim. To są projektanci, którzy zaczynali ze mną swoje kariery. A podobnie Dawid Woliński zaczynał ze mną karierę okładką, gdzie pamiętam, dał mi taką małą sukieneczkę na 34, która z tyłu się kompletnie nie dopinała, ale z przodu wyszło fantastyczne zdjęcie na okładkę. Więc jeżeli mam jakąś premierę, czy jakiś występ, jakiś szczególny, to zawsze się zwracam do nich z prośbą i oni zawsze przepięknie coś wymyślają dla mnie i rzeczywiście budzę wtedy. A czy pani idzie tą samą drogą, co Jolanta Kwaśniewska, że pani na wielkich galach się dwa razy w tej samej kreacji po prostu nie pokazuje? Nie mam takiego myślenia, ale nie mogę się pokazać drugi raz, ponieważ kreacje zawsze zostają oddane projektantom. To nie jest tak, że ja mam wszystkie, chociaż nie parę rzeczy dostałam w prezencie i od Tomka, i od właśnie Maćka, ale to nie ma znaczenia. Nie zastanawiam się nad tym, wie pan, no, w tej chwili ograniczam się do tego, żeby mieć dwie par dresów i jedne spodnie i jedną sukienkę, ponieważ ta moda na minimalizm, na nieposiadanie rzeczywiście pozwala na posiadanie czasu, czyli czegoś o wiele cenniejszego. Ja nie rozumiem, jak można mieć w szafie ileś tam kilkadziesiąt czy kilkaset par butów i chwalić się jeszcze, że tego nie rozumiem, jestem daleka od takich rzeczy, ale gdybym miała jakieś wyjście, to z chęcią pójdę drugi raz w tym samym stroju, bo to ma sens, to ma sens. W 2016 roku ukazała się pani płyta Kochaj Mnie, bardzo melodyjna, sensualna, bardzo ciekawy album. Czy to była jednorazowa przygoda, czy jeszcze planuje pani coś nagrywać? Nie, jednorazowa przygoda. I o dziwo, w czasie pandemii, teraz niedawno, zaczęłam, czekając w samochodzie na przyjście wnuczki, zaczęłam nagrywać te piosenki, odtwarzać. I w momencie, kiedy wrzuciłam je na Instagram, kiedy ukazały się na mojej stronie też facebookowej, okazało się, że nastąpił ogromny powrót i ciekawość. Ludzie w ogóle nie wiedzieli, że taka płyta powstała, nie mieli czasu na to chyba. Nie, może była to źle rozreklamowana też, myśmy nie jeździli z koncertami, co prawda nigdzie, bo nie miałam na to czasu. Ale ta płyta teraz zyskała ogromną popularność właśnie teraz. I proszę sobie wyobrazić, że nie można jej nigdzie dostać, że wszędzie jest wykupiona. Także prosiłam radio, żeby jeżeli są jeszcze płyty w magazynach, żeby dodystrybuować do Empiku i do innych miejsc, żeby ona miała swoją historię dalszą, ponieważ bardzo dużo ludzi pyta, a wręcz prosi mnie o wysłanie płyty. Ja się w tym momencie też uśmiecham szeroko, dlatego że ja właśnie widziałem ten Instagram z samochodu z fragmentem piosenki Trzy Miłości, właśnie z płyty Kochaj Mnie. I tak dotarłem do tej płyty w serwisach streamingowych. Ona jest dostępna m.in. w serwisie Spotify, także tam można w całości odsłuchać płyty Kochaj Mnie. I właśnie ta piosenka Trzy Miłości to jest oczywiście piosenka Bułata Okudżawy, ale w nowej wersji, z nową interpretacją. I tą piosenką chciałem zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie z Grażyną Szapołowską.
Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. No i mam nadzieję do usłyszenia na antenie Radia PRL. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam wszystkich. To jest Marcin Mówi w Radiu PRL.